Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat Modami. Odcinek numer 55. W ostatnim odcinku bawiliśmy się modyfikacją Applet Energy Sticks. Stworzyliśmy cały system sortujący, mamy cały system zarządzający całymi naszymi zasobami, jakie udało nam się zgromadzić. Bawiliśmy się też maszyną ME Condenser, w którym tworzyliśmy Singularity. Mówiłem wam, że dzisiaj wam mniej więcej powiem, czyli w odcinku numer 55, co z tym da się zrobić i jak to wykorzystamy. No i cóż, myślę, że nadszedł ten czas, aby wam to pokazać. Ale zanim wam pokażę, co zrobić z kulą Singularity, jak ją wykorzystać, jak ją przerobić i co z nią zrobimy, myślę, że przejdziemy jeszcze do jednej sprawy. Między innymi wcześniej wam pokazałem i stworzyłem ME Wireless Access Point, ale jest to maszyna, która aktualnie nie jest jeszcze wykorzystywana. Dlaczego? Z tego względu, że jakby nie mamy łącznika pomiędzy tą maszyną, a tym, co my będziemy tutaj tworzyli. W związku z tym od tego zaczniemy, ponieważ ja często chodzę po naszej bazie, często potrzebuję jakieś surowce. Czy to jestem na dole z tej strony, czy po drugiej stronie, często potrzebuję jakieś itemy i tak dalej, których po prostu nie mam. Ale możemy stworzyć taki system, który nam pozwala bezprzewodowo pobierać itemy z naszego głównego systemu, czyli system będzie w tym miejscu, natomiast my, będąc, nie wiem, 100 kroków dalej, będziemy mogli dalej wyciągać te same przedmioty. Myślę, że od tego zaczniemy, dopiero później przejdziemy do wykorzystywania. Myślę, że przerobimy Singularity dzisiaj na odpowiednią, na odpowiedni przedmiot. Być może to wykorzystamy nawet dzisiaj, jeśli się uda. Zobaczymy, jak szybko pójdzie kraftowanie. Ale zacznijmy najpierw, tak jak mówiłem wcześniej, od tego ME Wireless Access Point. Co do niego potrzebujemy? Zacznijmy od tego, że wpiszmy sobie w NEI Access. Chciałem stworzyć po pierwsze ME Wireless Access Terminal, czyli to będzie przenośny taki tablet, dzięki któremu będziemy mogli wyciągać itemy. Czyli potrzebujemy to. Żeby go stworzyć, potrzebujemy tak, Energy Cell, który tworzymy w taki sposób. Fluix Crystal, z tego co wiem, to nie mam nawet tutaj Fluix Crystal w naszym komputerze, czyli on nie będzie sam wytwarzał mi tego. Myślę, że od tego zaczniemy. Czyli tak, potrzebujemy Nether. Nether, jedna sztuka. Jedna sztuka Netheru. Potrzebujemy jeszcze, strasznie mało tego Netheru, więc muszę się wybrać znowu do piekła. Nether, potrzebujemy Certus i potrzebujemy jeszcze bodajże Redstone. Ok, Redstone. Przejdziemy do patterna. Nether, Certus, Redstone. Dostaniemy Fluix Crystal, Encode. Encoder pattern wrzucimy to wszystko do systemu. Ok, mamy jedno. Teraz tak, wpiszmy jeszcze raz Access. Żeby stworzyć, potrzebujemy jeszcze Energy Crystal, czyli tak, 4 Fluix Crystal, szkło i iron, czyli gdzie mamy Fluix Crystal? Fluix, bodajże tutaj mam 2 sztuki. Tworzymy jeszcze 2. Begin, mamy już 2 sztuki, czyli 4. Weźmiemy jeszcze iron, czyli żelazo. 4 sztuki, weźmiemy jeszcze jedną sztukę szkła, czyli glass. Jedną sztukę stworzymy. A, nie tu. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Szkło w środku. Energy Cell. Wcześniej chyba stworzyłem już Access Terminal. Powinien być gdzieś. Ostatnio mi pisaliście, że to jest niepotrzebne. Nie muszę tego mieć w całym naszym systemie, ponieważ jakby stworzyłem również Crafting Terminal, który jest ulepszeniem Access Terminala. W związku z tym nie ma to potrzeby, żeby dublować. I jeszcze coś potrzebowaliśmy do stworzenia Access Terminal. Access Terminal Wireless Receiver, czyli tak, Fluix Pearl. Fluix Pearl tworzymy w taki sposób. Fluix Dust, to bodajże mam w naszym systemie, żeby kraftowało samo. Ale Fluix Pearl nie mamy, czyli tak, Perłę. Ender. 21 sztuk. Zbyt wiele nie mamy, ale powinno na razie to wystarczyć. Tam potrzebujemy jeszcze Fluix. Czekajcie, to odłożymy. Fluix Pearl, Ender Pearl. A co tam potrzebowaliśmy? Pearl.
Czyli to chcemy stworzyć, a żeby to stworzyć, potrzebujemy Fluix, Fluix Dust, perłę. Czyli tak, Fluix, cztery sztuki, Begin, 4, E. 4 do naszego patterna, clear, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Ender Pearl, oczywiście odwrotnie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, kurde, wybaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ok, encode, pattern wkładamy do systemu. Mamy kolejną rzecz. To, co tu jest, zrobimy sobie clear. Resztę wrzucimy do systemu. Potrzebujemy jedną sztukę perły, czyli begin. Co jeszcze nam potrzebujemy? Access. Iron i patyk. Czyli tak. Stick. Jedną sztukę. Iron. Trzy sztuki i to, co stworzyliśmy, czyli perłę, jedną sztukę. Ok. Ustawmy to w odpowiedniej kolejności. Dostaniemy Access Terminal. I teraz tak. Teraz tak. Ok. Jak widzieliście na dole, na czacie, bo napisano, że Wireless Access Terminal not linked. W jaki sposób połączyć nasz terminal z całym naszym systemem sortującym, zarządzającym naszymi zasobami? Wystarczy wejść w ME-Controller i ME-Wireless Access Terminal wrzucić tutaj. W tym momencie on go połączył. Jak widzicie, jak teraz macie napis linked, czyli połączony z tym systemem, tylko i wyłącznie z tym systemem. W związku z tym, co więcej, jak zobaczycie, teraz jest no signal. Dlaczego? Z tego względu, że nasz jakby tablet, jak to w życiu normalnie bywa, potrzebuje energii. Czyli żeby to działało, musimy najpierw go naładować. W jaki sposób? Musimy stworzyć kolejne urządzenie. Power Relay. Power Relay. Tak się nazywa urządzenie, które stworzymy. Nie jest to trudne, żeby skraftować. Energy Cell, czyli znowu 4 sztuki Fluix Crystal. 4 sztuki. Iron, 4 sztuki. Tworzymy jeszcze glas, znaczy mamy glas, czyli weźmiemy tylko z naszego systemu sortującego jedną sztukę, Fluix. Weźmiemy sobie jedną sztukę. Nie, w sumie cztery sztuki. Tutaj odwrotnie oczywiście, jak zwykle. Mamy Energy Cell. Relay, 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 relay. Tu. Cztery kable. Czyli iron jeszcze potrzebny jest. Cztery sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze weźmiemy sobie cable. Cable. Cztery sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, stworzyliśmy ME Power Relay. No na pewno potrzebuje nasz relay prądu. Jako, że no, będziemy coś ładować, to myślę, że stworzymy to tutaj, tylko iż zanim to stworzymy, czekajcie, weźmiemy, usuniemy tutaj kawałek podłogi, ME Power Relay. O, czekajcie, bo coś się zawiesiło. Okej, okay, myślałem, że to jest jakiś błąd gry, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Z tego, co zauważyłem, nie podłączamy ME Power Relay pod zasilanie, tylko wystarczy podłączyć go do naszego systemu Apple Energy Sticks, czyli W związku z tym myślę, gdzie go podłączyć, ponieważ mało miejsca zostało tak naprawdę. Jak widzicie, jakby system się zdesertował, zauważył jedną maszynę więcej, którą podłączył. Teraz, kiedy wrzucimy do ME Power Relay Wireless Access Terminal, on się ładuje. Kiedy się naładuje, przejdzie w to miejsce jako naładowany. Tylko teraz tak, myślę, że może nawet nie w tym miejscu, tylko weźmiemy, może to wrzucimy w to miejsce.
Okej, okay, niech tutaj się ładuje. Weźmiemy jeszcze ten booster. Booster nie będzie w tym miejscu. Myślę, że go wrzucimy też gdzie indziej. Jeszcze tylko nie wiem gdzie. Tu będziemy kładli w górę M-drive'y. Oj. Za mało. A nie, dodatkowo po prostu zżera w tym momencie relay więcej energii. No ale powinno wszystko działać. Jak widzicie, działa wszystko. Możemy wszystko wrzucać. Ale ciekawe zachowanie maszyny. Jak widzicie, energy storage. Być może nasza bateria jest za mało wydajna. Nie podaje tyle energii, ile potrzeba. Trzeba to będzie wszystko ulepszyć. No to już widzę na pewno. A, tu się wszystko zawiesiło. A czemu wy nie działacie? Nie działają maszyny. Dajcie mi chwilę, muszę to wyjaśnić. Okej, po dłuższym zastanowieniu już wiem mniej więcej, jak to działa. Pomyliłem się, te maszyny cały czas chodzą, ale o co chodzi? Chodzi o to, że one nie wyrabiają. Te silniki cały czas pracują na 100% możliwości. Sprawdziłem, może zobaczcie też, że tak naprawdę myślałem, że lawy nie ma po prostu. No ale niby w silnikach była ta lawa, więc było dosyć dziwne zjawisko, gdyby nie było tutaj w tanku. Lawa cały czas jest, jak widzicie. Przejdźmy tam. Przypomniało mi się, o co chodzi. Chodzi o to, że ja podłączyłem również pod ten cały system Quary, które cały czas pracuje. W związku z tym, kiedy działa Quary, zużywam energię na cały system zarządzania Applet Energy Sticks. Podejrzewam, że jeszcze są jakieś urządzenia, które są podtrzymywane przez tą baterię. Jakby system cały nie wyrabia. W związku z tym będziemy musieli troszkę tutaj zmodyfikować to i myślę, że trzeba zrobić coś, żeby odciążyć trochę te silniki. Trzeba by było, wydaje mi się, podłączyć cały ten system, który tutaj jest, a przynajmniej Quary, na pewno Quary pod energię, która jest wytwarzana w naszej fabryce. Tam mamy potężne ilości energii i nie będzie problemu. Okej, okay, myślę, że w tym momencie już. Aha, tak, działa. Dobra, czyli mam naładowany terminal. I teraz zobaczcie, odejdę sobie kawałek i mam wszystkie urządzenia, wszystkie przedmioty właśnie w naszym terminalu. Bodajże chyba od tego bloku, od Wireless Access chyba Point, tak? Tak się nazywa to urządzenie. Bo jest 16 kratek od tego bloku, że mogę odejść. 16, a może 32. Teraz nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, jak daleko możemy odejść. Widzicie, już nie ma sygnału. Jestem zbyt daleko. Chyba 32 kratki. 16 byłoby trochę mało. Ale jest możliwość jakby zwiększenia zasięgu tego urządzenia poprzez boostery, które też stworzymy w tym momencie, ponieważ ja wiem, że często daleko odchodzę. Duży dom mam. W związku z tym, czy tam dużą bazę, w związku z tym będę potrzebował jakby no, tego zasięgu na całą bazę. Podejrzewam, że w późniejszym czasie stworzymy kolejny Wireless Access Point, jeżeli będziemy potrzebowali. Pewnie w fabryce stworzymy taki Wireless Access Point, tylko to wszystko na razie musimy zintegrować jedno z drugim. Do tego trochę potrzebujemy czasu. I teraz tak, potrzebujemy iron na pewno, potrzebujemy dwie sztuki. Co tam jeszcze było? Powiedzcie mi szybko. Iron, potrzebujemy jeszcze. O Jezu, zapomniałem. Booster. Redstone i certus. Czyli tak, certus. Pach. I redstone. Bodajże do takiego jednego terminala możemy wrzucić chyba 16 sztuk, ale nie jestem pewien. Stworzę na razie 8. Tak. 8 sztuk na pewno możemy wrzucić. Teraz tak, zobaczymy, czy to obejmuje cały dom. Czyli chciałbym, żeby w każdym miejscu, gdzie będę, czyli czy tu będę, czy będę tam w narożniku. Na razie zasięg łapie. No signal, czyli jest za mało. Jako, że to nie jest drogie urządzenie, myślę, czy tam drogi upgrade, myślę, że możemy stworzyć tego dużo, dużo więcej. Stwórzmy nawet i 16. O cholera, 64 wrzuciłem. Oho, także tego. Nie ten guzik. Tak, 16 sztuk można maksymalnie wrzucić do Wireless Access Point. Ok, stworzyłem zbyt dużo, szkoda tego certusa, ale jak już stworzyłem, to stworzyłem 37 sztuk. O Boże Święty. To był błąd.
No trudno. Stworzyłem, już nic na to nie poradzę. Quare cały czas działa, w związku z tym będzie musiało dłużej pracować, czy więcej pracować, czy może założymy drugie Quare, może stworzymy jakieś urządzenie z Raycrafta typu Tunnel Bore, żeby cały czas pracowało i gdzieś tam jechało. Ale myślę, że tutaj teraz będzie zasięg w całości. Okej, widzę, że wszystko ładnie działa. Okej, moi drodzy, popełniłem malutki taki błąd, ponieważ stworzyłem 64 sztuki Wireless Boost do M-Access Terminal. To był potężny błąd, ponieważ teraz nie mam odpowiedniej ilości Certusa, żeby stworzyć cały tunel, żeby połączyć główną bazę z naszą fabryką. Musimy trochę poczekać z Singularity oraz stworzeniem całego mostu Quantum Bridge pomiędzy jednym miejscem a drugim. Potrzebuję dużo ilości Certus, a po drugie potrzebuję też dużo ilości energii, żeby utrzymać, ponieważ wiem, że to naprawdę potężne ilości zżera. Ja sobie wezmę jeszcze jedną rzecz, ponieważ zostało, nagrywam już 15 minut, chciałbym dokończyć ten odcinek. W związku z tym ja sobie wezmę 1,5 staka mniej więcej, może weźmiemy w całości M Cable. Jako że cały czas Quare działa, cały czas będzie wydobywać Certus z mojej, do moich, znaczy do mojego, żeby wydobywało i wkładało surowce do naszego systemu. Ja wcześniej stworzyłem coś takiego. Stworzyłem już coś takiego. Stworzyłem tutaj takie tunele, o czym wam wcześniej mówiłem już, bodajże w poprzednim odcinku. Potworzyłem wszystko z tego względu, żeby jakby te surowce wszystkie szły w jedno miejsce. No i teraz myślę, że jest czas, żeby to wszystko podłączyć. Nie wiem, czy mi starczy w ogóle kabli, ponieważ... A ty co tutaj robisz? Iron Golem. A? Chłopie, coś ci się pomyliło chyba. A, tutaj wszedłeś. On wpadł. Co teraz? No są tu pewne dziury. Dobra, wróciłem do głównej bazy tylko na chwilę, żeby stworzyć kilka rzeczy jeszcze. Potrzebuję bodajże 4, 5, 6 sztuk chyba import. A, MM Basic import 5 sztuk. Chyba to wcześniej nawet stworzyłem. W związku z tym jak stworzyłem to wcześniej, to nie ma problemu. Jeszcze weźmiemy resztę kabli, bo to mi się przyda. 18 sztuk. A, jeszcze przyszedłem tutaj po Bell. Bell to jest Golemancer Bell. O, brakowało mi tego pierwszego słowa. Wróćmy tam, musimy naprawić to wszystko, bo za chwilę te wszystkie golemy poginą, ze względu na to, że non stop ktoś mnie atakuje z każdej strony. Dobra, teraz tak, gdzie on był? Gdzieś tu go mogłem spotkać. Okej, okay. Ciebie stąd zabieram. Tu była gdzieś dziura, więc od razu ciebie odłożę. Weźmiemy jedną sztukę. Aha. Aha. Zrobimy coś takiego. Weźmiemy tak. Tylko, że brakuje mi trochę tego dirtu. Raz, dwa. Jedną sztukę potrzebuję. Raz, dwa. Tutaj zamkniemy tą dziurę. I golema od razu odłożymy na swoje miejsce. Masz. Chyba wszystkie swoje upgrade'y ma, więc ok. I wróćmy do naszej dziury. Gdzie ona była? Gdzie ona była? Tu. No dobra. Przybiegnijmy się kawałek. Trochę będzie... Chyba mi nie starczy tych kabli. Coś mi się wydaje. Ojoj, na pewno mi nie starczy. To dosyć przykre. A dobra, zobaczymy. Na razie pociągnijmy... O. Pociągnijmy tyle, ile możemy. Potem będziemy myśleć i martwić się. Znowu, znaczy mógłbym stworzyć kable oczywiście, ale znowu zużyję certus. Nie wiem, czy tak naprawdę chcę to zrobić.
Na razie to podłączymy tylko w jedno miejsce. Tu. O. Teraz tak. Chciałem stąd wyjść. Którędy? Ma to jakiś tunel. O właśnie, taką ścieżkę co zrobiłem do wyjścia. Tu gdzieś powinny być schody. Nie ma schodów? Tu są schody. Zostało 36 sztuk kabli. Tak naprawdę wszystko powinno być usuwane teraz z tamtych skrzynek. Powinno tutaj wchodzić pełno surowców. Zaraz zobaczymy, czy tak się dzieje. Tak, melony są wciskane. Odłożymy to, czego nie potrzebujemy. Bodajże jedno miejsce minąłem, gdzie mogłem podłączyć ME Basic Import Bus. I to bodajże była skrzynka ta. I do tamtej skrzynki jeszcze muszę. Czekajcie. Ten sposób. Zamkniemy to. Zrobimy coś takiego. Tu były ziemniaki. Ziemniaki, okej. To jest jedno i tu jeszcze mogę ze spokojem pociągnąć kabel. Ups. Nie w ten sposób. W ten sposób, ok. Tu trzeba szybko zamknąć, póki nikt mi tu jeszcze nie wpadł. Tu mamy. I kabel 36 sztuk. Czy to wystarczy? Wystarczyło. Chociaż coś podłączyłem. Ok. Mamy jedno, drugie. Czyli fabrykę mamy teraz jakby w całości podłączoną. Ok, to zaspokojenie będzie teraz sobie schodziło. Tutaj nie będzie problemu. Mamy Iron Golem, ładnie chodzi. Tutaj zamknąłem. Tu naprawiłem. I tutaj jeszcze muszę to naprawić. Raz. Jedną marchewkę. Zasadzimy. Nie ma problemu. Czemu ty nie zbierasz nic? Opie. A gdzie jest ten zbieracz mój? Tak, tu mamy kolesia, który zabija. Chroni. A nie mam kolesi, którzy... A co się z nimi stało? Ktoś mi to wytłumaczy? A tu są chłopaki. A co oni tutaj robią? Byłaś stąd. Mi stąd, a przynajmniej są tyle mądrze, że mogą przejść przez bramy. Dobra. Resztę oni pozbierają już, wydaje mi się. Okej, okay, podłączyliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie trzy skrzynki, czyli tam, gdzie mamy gdzie mamy wszystkie farmy. Czyli tą skrzynkę i tą skrzynkę. Nie podłączyliśmy jeszcze tych skrzynek dwóch. Na razie one dosyć powoli się zapełniają. No ale w przyszłości też muszę je podłączyć, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Czyli jakby, no są, mogą być skrzynki jak najbardziej, ale oczywiście muszą być podłączone do naszego systemu, żeby one się nie blokowały, żeby tutaj nie było surowców, nie leżało nie wiadomo ile, żeby za chwilę nie zaczęło mi lagować na tym świecie. Jeszcze jedno z miejsc, gdzie ja muszę podłączyć te kable, a na razie widzicie, mam problem z certusem, też bardzo dużo tego wszystkiego wykorzystuję. Jest to ta skrzynka. Z tej skrzynki widzicie dużo surowców, do tej skrzynki dużo surowców zostaje transportowane. Bardzo dużo to wszystko jest wyrzucane. Aha, jeszcze jedną może rzecz zrobimy, ponieważ ja chciałbym tutaj co zrobić? Uruchomić może ten silnik, ten boiler, żeby zaczął pracować, ale z tego co pamiętam, to ja potrzebuję stworzyć Ender Tank i podłączyć ten Ender Tank do tego boilera, żeby nie wybuchł. Jak widzicie, no nie wystarcza tej energii. W ogóle musimy stworzyć kilka silników kolejnych.
No tak, to jest kolejna rzecz, którą musielibyśmy zrobić, czyli podłączyć kolejne, chyba tu jest 16 silników, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 silników mamy. Czyli musimy uruchomić kolejne 16 silników po tamtej stronie i podłączyć je pod ten boiler, ale to chyba, znaczy chciałem zrobić w tym odcinku, ale jeżeli widzę, że faktycznie potrzebujemy na to jakieś pół odcinka, a mamy kilka minut, nie zdążymy tego zrobić. Może zrobię to pomiędzy odcinkami. Pomiędzy odcinkami też chciałbym jakby zdobyć trochę certusa, żeby kontynuować nasz rozwój, czyli żeby podłączyć, czy tą fabrykę podłączyć do bazy głównej. Tak jak mówiłem, w bazie głównej mamy całe centrum i tam będą wszystkie surowce i cała reszta. Tutaj oczywiście wszystko produkujemy, wszystko wytwarzamy, natomiast w bazie głównej będziemy mieli jakby produkty finalne. Taki jest plan. No i cóż, pod to jeszcze muszę podłączyć Apple Energy Sticks. W ogóle stąd może zabiorę trochę te surowce, bo zaraz znowu się zablokuje cały system i wszystko stanie. A jak stanie jedno, to zaraz ten boiler znowu stanie. Znaczy nie, może ten boiler nie stanie. Myślę, że nie stanie, po prostu naładowały się baterie. Ale jakby jeden boiler nie jest w stanie utrzymać tylu maszyn. Mamy tutaj 5, 10, 20, 30 maszyn. 30 maszyn nie jest w stanie utrzymać. Zauważcie, te baterie są cały czas, puste. Żadna z tych baterii nie została jeszcze napełniona. Jak widzicie, próbują się napełnić, ale jest takie zapotrzebowanie na energię, że po prostu nie idzie. Nie idzie. W naszej bazie głównej też jest problem. Jako, że jak działa Quary, działa cały ten system Apple Energy Sticks, to też to wszystko nie działa, jak być powinno. W związku z tym, może w kolejnym odcinku skupimy się na tym, żeby uruchomić kolejny boiler. Podłączyć, może przełączyć energię, która będzie pobierana stąd, a nie z bazy głównej. Tamto w ogóle myślę, że trzeba będzie usunąć i tutaj jakby prowadzić całą produkcję tej energii i to wszystko potem przerzucać na cały świat, w zależności gdzie będę potrzebował to wszystko. Jak pamiętacie, wcześniej się męczyłem z tym, żeby uruchomić cały ten boiler, żeby w ogóle ruszyły te silniki, żeby to wszystko, co tutaj jest, było napędzane energią, którą tu produkujemy, a nie poprzez baterie, które musiałbym non-stop dostarczać. Boiler, jak widać, cały czas działa. Tutaj stały już również steam oveny, ale one widzę, że już też pracują. Mają odpowiednią ilość pary, żeby pracowały i były wydajne. Chyba mamy już sporo, nawet ilość charcoala. 7000 mulcz, 41 tysięcy. No to są potężne ilości, w związku z tym, jak widzicie, wszystko ładnie ruszyło. Udało się odratować wszystko. No dobra. No i cóż, myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, co chciałem Wam pokazać, co stworzyliśmy. Jakby mamy teraz możliwość chodzenia po całej bazie głównej i pobierania itemów, co jest bardzo, bardzo przydatne i na pewno to wykorzystamy wiele razy. Na pewno taki sam system powstanie tutaj, czyli nawet mam tutaj już power relay w tym miejscu, tylko włożyć booster, no i w tym momencie tutaj z tego terminala będę to wszystko otwierał, z tego względu, że jakby ta maszyna, ta maszyna, ta maszyna i ta maszyna. Może te maszyny nie muszą zniknąć, ale na pewno ME kontroler musi zniknąć, ponieważ nie może być w jednym systemie dwa mózgi, ponieważ będą się kłóciły ze sobą, jakby żaden z nich nie będzie chciał dopuścić, który ma jakby przejąć wszystkie operacje, który ma zarządzać tą całą siecią. W związku z tym na pewno kontroler ten musi będzie usunięty, a całym mózgiem będzie operował kontroler z bazy głównej. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Musimy też jeszcze wybrać ile naszych pszczół, trochę je pomutować. W ogóle chciałbym stworzyć trochę, może nie stworzyć, ale chciałbym więcej tych pszczół poszukać, żeby jakby szybciej je mnożyć. Więcej rodzajów i tak dalej. No ale to ze spokojem. Myślę, że przyjdzie czas, w którym będziemy dalej się tym bawili. No i cóż, tak jak mówiłem, to będzie wszystko w tym odcinku. To był odcinek numer 55. Jeśli Wam się podobało, oczywiście łapki w górę, komentarze najbardziej mile widziane. A w tych komentarzach chciałbym, żebyście dalej pisali swoje pomysły, co byście chcieli zobaczyć w tej serii, czego nie wiecie, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, żebym zrobił. No i cóż, to będzie wszystko. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!